pana ciągnika. Pojedziemy sobie w sumie, w sumie najlepiej to było 60-ką jechać mimo wszystko. Także objedziemy sobie zaraz z drugiej strony i będę zbierał belki później. Tylko ja chciałem jeszcze dokończyć mniej więcej projekcji ten prasy, żeby to jakoś poskręcać. Myślę, że mi zejdzie około godzinki, może dwóch, żeby te elementy poskręcać, bo to tak naprawdę na śruby wszystko. I zobaczymy, czy ona zacznie działać i zaczniemy coś tam próbować jeszcze prasować z tamtej strony, bo tam się za dużo nie spaliło. Także zobaczmy, widzowie, co jesteśmy w stanie wygminić z tej oto prasy. Dobra, trochę się tutaj nasiedziałem, ale udało mi się to ogarnąć. Jak widzicie, no też i opony tak naprawdę przyszły, bo opon nie mieliśmy. Kupiłem je tam, oj, tam na złomie były wywalone jakieś o takie łoto, tutaj założyliśmy. No nie są one nowe, ale jakoś to wygląda. Tutaj jak widzicie, na śruby wszystko poskręcane, sprężyny pozakładane. Tutaj ten pestyczek nawet udało mi się ogarnąć. Łom, no to wiadomo, że był cały ten wałeczek. No i podbierak, czy naklejki, wszystko zostało doklejone, także jest to jako tako ogarnięte. Te wszystkie nalipki, czyli te odblaski oraz światła też zostały podłączone. Nie trwało to nie wiadomo ile. Mimo wszystko, widzowie, ta konstrukcja cała tej oto prasy nie jest nie wiadomo jak ciężka, ale dalej czekam na wasze pomysły z malowaniem. Możecie też napisać oczywiście w komentarzu, że może tak zostać. Też się nic wtedy nie stanie. Dobra, bierzemy sobie 60-kę. Znowu. Odczepiony. Odczepiony rozrzutnik. I lecimy sobie prasować. To może w kolejnym odcinku sobie to wszystko poogarniamy, jeżeli chodzi już o zbieranie belek. Czekajcie, ja bym sobie tutaj jakoś zajechał, cofnął. I oby Bóg dał się zmieścić tędy, bo ja nie wiem, czy z tą prasą w ogóle będziemy w stanie się tamtędy zmieścić tym oto przejazdem. Najwyżej się zaklinujemy, ale to jeszcze nie jest kwestia najistotniejsza, czy mi się zmieścimy, czy mi się też nie zmieścimy, bo ja obstawiam, że może być bardzo ciężko się tutaj zmieścić. Ważną kwestią jest to, widzowie, czy to zacznie działać, bo ja tego jeszcze nie testowałem. Prawdziwy test zrobimy na polu. Dobrze, że to pole jest zaraz za tym, za gospodarstwem, bo jak coś, to będziemy tam brać jakiś klucz i będę się starał jakimiś tymi przewodami jeszcze coś konfigurować, żeby ona się uruchamiała. Tak se trochę wyjechałem, widzowie, no nie za odpowiedzialnie, bo tam za bardzo nic nie widać, ale tutaj jest też krzyżówka, także myślę, że tutaj nikt tu na godzinę już nie będzie jechał zaraz po wyjechaniu, żeby go coś zaskoczyło, co będzie wyjeżdżał, tylko jak zobaczy koniuszek, no to raczej będzie wiedział, że coś tutaj już wyjeżdża, no nie?